Hej, tu Ania z Jungle Boogie. Dzisiaj Wam opowiem o monsterze Monkey Mask. Myślę, że znana Wam roślinka o ładnych liściach z dziurami. Popularna w naszych domach już od kilku lat. Niemniej nie jest trudna w uprawie, niemniej jednak kilka takich myczków dobrze wiedzieć, żeby sobie lepiej z nią radzić, bo czasami może sprawić kilka niespodzianek. Przede wszystkim jest to roślina, która jest pnączem. Czyli możecie ją prowadzić albo w ten sposób, że będzie sobie się zwieszać z jakiejś półeczki, regału i tak dalej, albo możecie ją prowadzić po paliku, albo po jakiejś innej podporze. Zazwyczaj wtedy, kiedy ją prowadzicie do góry, ma trochę większe i gęstsze liście. Jeżeli chcecie mieć taki pokrój krzaczasty bardziej, tak jak teraz w przypadku tych niewielkich jeszcze sadzonek, możecie śmiało przecinać. Jej to nie szkodzi, wręcz będzie lepiej, bo będą wtedy zawsze przycinanie rośliny powoduje to, że no oczywiście nie każdej, ale w większości roślin o takim pokroju spowoduje to, że będzie ona puszczała dużo więcej nowych liści i łodyg. To jest też taki sposób w ogrodnictwie też znany na odmłodzenie rośliny. Tak? Jeżeli jest już rzadka, rozrośnięta, ma brzydki pokrój, to się po prostu robi cięcie odmładzające, tak mniej więcej o 30%. I wtedy to pobudza roślinę do wzrostu, dopuszczania nowych, świeżych pędów i większej ilości liści i ona się zagęszcza. Także śmiało możecie sobie ją formować, fryzować w dowolny sposób. I teraz jeżeli chodzi o pielęgnację. Stanowisko dość jasne, ale o rozproszonym świetle. Czyli absolutnie południowy parapet odpada. To musi być takie miejsce, w którym promienie słoneczne nie będą parzyć liści, bo to powoduje na niej plamy, przebarwienia, poparzenia i niedobrze sobie w takich warunkach radzi. Jak większość tropikalnych lubi wysoką wilgotność powietrza, więc bardzo Was zachęcam, żebyście sobie zakupili taki termometr połączony z higrometrem, z miernikiem wilgotności powietrza i mieli w pomieszczeniu, w którym macie rośliny. I tam sprawdzali, jak ta wilgotność się przedstawia. Jeżeli jest u Was za sucho, bo na przykład mieszkacie w bloku, to dobrze jest się zaopatrzyć w nawilżacz powietrza, który będzie tą wilgotność podnosił, bo jednak zupełnie inaczej się uprawia tropikalne rośliny w pomieszczeniu, gdzie jest 60% wilgotności i one wtedy zazwyczaj rosną bezproblemowo, a inaczej, jeżeli mamy wilgotność, tak jak w bloku, 30-40%. Także o tą wilgotność warto zadbać, w przypadku Monkey Mask również. Czyli miejsce takie dość jasne, ale bez bezpośredniego słońca i wilgotne. Jeśli chodzi o podłoże, sprawdzi się tutaj podłoże do filodendronów, czyli podłoże uniwersalne w takim powiedzmy 30-40%, wymieszane z perlitem bądź wermikulitem, tego możecie używać zamiennie, z chipsami kokosowymi, z korą sosnową. Możecie też dodać trochę keramzytu. Chodzi o to, żeby ta ziemia nie była taka zbita, gąbczasta i nie zatrzymywała długo wody, tylko żeby była przepuszczalna, żeby to było tak, że po podlaniu ta woda przelatuje, nawilża podłoże, ale przelatuje przez nie, a nie się tam utrzymuje, tworząc takie stojące bagnisko, bo tego Monkey Mask nie lubi. Jeśli chodzi o podlewanie, podlewacie wtedy, kiedy podłoże mocno przeschnie. Czyli czekacie, sprawdzacie, czy palcem, czy możecie też użyć higrometru i nie jak przeschnie z góry, tylko jak jest już gdzieś tutaj też dosyć wyschnięte. Monstera nie lubi nadmiaru wody i to jest najczęstszy problem pielęgnacyjny, że żółkną jej od tego liście. Tak, więc jeżeli Wam monsterki mają żółte plamy na liściach, to możecie być praktycznie pewni, że przesadzacie z wodą. Albo że trzymacie ją w ziemi uniwersalnej. To są dwie najczęstsze przyczyny. Ziemia uniwersalna i nadmierne podlewanie. Czyli luźne, przepuszczalne podłoże i pozwalacie ziemi mocno przeschnąć przed kolejnym podlaniem. I zawsze pamiętajcie, wylewacie nadmiar wody po podlaniu z podstawki czy osłonki, żeby ona nie stała w tej wodzie tak ciągle i nie nasiąkała nią jak gąbka. Jest to roślina dość dynamicznie rosnąca, taka prężna. Potrzebuje w związku z tym dużo nawozu, więc przez cały sezon wegetacyjny od marca do września nawozicie nawozem do zielonych co 2 tygodnie, żeby miała siłę i ładny zielony kolor. W przypadku braków nawozowych liście robią się takie blado-kredowo, takie beżowo-żółte.
To też jest sygnał właśnie, że roślinie brakuje substancji odżywczych. Jeżeli chodzi o szkodniki, wciornastki mogą się zdarzyć, no bo liść jest dosyć cienki. Jeżeli macie bardzo sucho do przędziorki, ale z rzadka, z chorób, no to właśnie tylko te takie zmiany przeleniowe. Zdrowa roślina, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby miała odpowiednie podłoże i żeby jej nie przelewać i nie stawiać na pełne słońce. Jeżeli chcecie sobie monsterkę rozmnożyć, możecie ją obciąć pod węzłem, czyli pod miejscem, z którego wychodzi liść. Na przykład tutaj, jeśli ma korzeń powietrzny, to jeszcze lepiej. I w wodzie sobie taką sadzonkę ukorzeniacie przez parę tygodni i macie nową roślinkę, albo dosadzacie do tej samej doniczki, żeby ją zagęścić. Bardzo fajnie one się czują przy paliku kokosowym, bo są wtedy takie gęstsze, bardziej zwarte liście, rosną gęściej na łodydze i są większe i mocniej się też dziurawią. Można ją zraszać, starajcie się tylko nie zraszać młodych liści, bo czasami reagują na to brązowymi plamami. A no i patrzcie, bo ona czasem rośnie tak, że nowy liść wrasta w dziurę drugiego liścia. To oczywiście nie jest żadna choroba ani wielki problem, ale po prostu może wtedy dojść do uszkodzenia któregoś z liści. O właśnie. I co jeszcze? Jeżeli jakiś liść Wam się nie podoba, widzicie jakąś tam żółtawą zmianę, czy właśnie ma jakieś uszkodzenie, śmiało obcinacie, nie przejmujecie się, bardzo szybko zamiast ten jeden liść dostaniecie kilka nowych, bo ona naprawdę szybko rośnie. No i chyba tyle.